że badanie nasze dzisiejsze dotyczy wersetów, które już wcześniej rozważaliśmy. Miałbym prośbę o przypomnienie skrócie tych myśli, które były przekazane. Proszę, proszę. Więc temat, jaki rozważamy generalnie, jest tematu odnośnie etapu powrotu Pana Jezusa. W większości chrześcijaństwa wydaje się, że w ogóle ten temat nie istnieje, ponieważ oni czekają tylko na przyjście. I uważają, że to, które przyjście, to jest wyłącznie moment, taki akt, po czym już faktycznie dzieje i przestaje być no, tutaj kwestia jakichkolwiek innych rzeczy. Ale gdy się zastanowi nad rzeczami, jakie są opisane w Biblii na temat powrotu Pana Jezusa, okazuje, że tam jest sporo rzeczy, które dostają miejsce. Jest między innymi wielka wojna, tak? Jest wiązanie mocarza, jest wzbudzanie zmarłych, jest sądzenie ich i tak dalej. No i gdyby to wszystko miało miejsce jednocześnie albo w czasie dnia od 4 czy tam 12 godzinek, jest niemożliwe do zrobienia. Ale w momencie, w którym się o tym pozastanawia, to jeszcze można zauważyć między innymi, że Biblia używa różnych określeń na różne części tej której obecności. I to też jest bardzo ciekawe, prawda? No bo się nie robi jakichś tam specjalnych określeń na okresy czasu, w których gdyby coś miało miejsce dosłownie w bardzo krótkim okresie czasu. I Biblia użyła takich określeń jak paruzja, epifania, apokalipsa i bazyleja. Tak? Na opisanie tych no, pewnych części tego okresu. I rozważamy sobie właśnie te okresy tematyczne, że których części dotyczy, które słowo. Do tej pory rozważaliśmy słowo paruzja, że ono opisuje okres rzęcia, czyli zbierania tych członków kościoła, tych członków malutkiego statka, którzy jeszcze byli żywi podczas którego przyjścia. Zbierać z różnych miejsc kościołów, wyznań i społeczności, albo też rzeczy, miejsc poza społecznościami różnymi, tak, i żeby ich przyprowadzić do wspólnego, no, do tego gumna, że tak powiem, używając słów Pana Jezusa. Obecnie przyszliśmy do drugiego tematu, czyli paruzja jako całe żniwo, że pod tym wyrażeniem paruzja nie zawsze jest używane, jest uważane tylko i wyłącznie ten właśnie okres rzęcia, ale także też to, bo teraz już poniekąd odpowiadam na to pierwsze pytanie, że na jaką cechę będziemy szczególnie zwracać rozważane, dlaczego, to jest, że to określenie paruzja mówi jednocześnie czasem o okresie rzęcia i o okresie gniewu, tak? Czyli o czasie skutki. Wtedy wiemy, że to musi trwać dłużej niż tylko samo wspieranie, ale też w różny sposób. Wtedy właśnie w takich zebrań rozważaliśmy różne wersety, które pokazywały, że oracz dogoni żeńce, tak? Czyli jednocześnie na polu, czyli w miejscu publicznej służby będzie ci, którzy zbierali, żeli to ziarno, ale także już jest oracz, czyli ucisk. Czyli oni przynajmniej przez pewien czas jednocześnie działają. Tak? Więc widać, że to dogoniło. A także inne wersety, które tutaj robiły, między innymi o tych z Księgi Objawienia, o tym, że aniołowie wstrzymywali wiatry, czyli wojnę światową, do momentu, w którym nie zostali popieczętowani na czołach wszyscy członkowie właśnie kościoła, wszyscy członkowie małżeńskiego statka. No ale jeżeli oni zostali popieczętowani i wtedy zaczął się ucisk,
tak? Czyli ta wojna, no to znaczy, że oni jeszcze później żyli. Widać, że i okres Rzeńca, i okres ucisku, w trakcie którego oni ciągle jeszcze są, aczkolwiek już popieczętowani na czołach, no to oni ciągle jeszcze są, tak? Jeszcze ten okres się na siebie zazębia. No i właśnie na tą cechę będziemy zwracali obecnie naszą uwagę w naszych rozważaniach też dzisiaj, że to są wersety, które łączą w sobie zarówno zakresem swojego tematu okres Rzęcia, jak i okresu gniewu, czyli żniwa w jego szerokim znaczeniu tego słowa, inaczej to ujmując. Dziękuję. Pytanie właśnie brzmi, na jaką cechę będziemy szczególnie zwracać uwagę w naszych rozważaniach, w rozważanych wersetach i dlaczego? I proszę o ochotniczo pytania. Proszę. Proszę bardzo. No, już Gabryś lekko o to zahaczył, że taką szczególną cechą tych myśli, o których będziemy rozważali, to jest to, że one łączą w sobie zarówno okres rzęcia. Co to jest okres rzęcia? No to jest okres zbierania członków ciała Chrystusowego, czyli tych najwierniejszych spośród wiernych z różnych kościołów chrześcijaństwa i łączenie i pieczętowanie ich na czołach prawdą, a więc prawda była tym znakiem, którym mieli być oni pieczętowani na czołach, czyli mieli oni poznawać prawdę. Bóg tak sobie zażyczył i do tego doprowadzał, że zanim rozpoczęła się pierwsza wojna światowa, czyli ten ucisk w szerokim sensie tego znaczenia, wszyscy ci członkowie, którzy byli wiernymi członkami, wiernymi w klasie Kościoła Chrystusowego, mieli poznać prawdę i mieli ją ocenić, przyjąć i zgodnie z nią postępować. Ta prawda była oczywiście dla świata bardzo raz, że niewygodna, dwa, że bardzo niepopularna, no bo wiadomo, jeżeli coś jest niewygodne, to jest i niepopularne, to jest zgodne z tym, jak nauki naszego Pana, że w tamtym czasie, kiedy on chodził po ziemi, to też głosił prawdy absolutne, ale były one bardzo niepopularne wśród tych, którzy no, mieli się dobrze na tej ziemi. Dlatego też został odrzucony. I podobnie tutaj ci, którzy w czasie tego zbierania tych kłosów pszenicy, czyli członków ciała Chrystusowego, oni byli odłączani od tych kościołów, od społeczności, w której żyli, po to, żeby mogli być napełnieni no, tymi naukami pańskimi. Tym samym stawali się tymi właśnie ziarnami tej pszenicy. Dziękuję. Proszę, kto jeszcze? Jeżeli mogę, to jeszcze może zupełnie, dlatego że to zbieranie było zahaczało o ten okres, w którym zaczął rozlewać się już okres gniewu, a więc
rozpoczynała się pierwsza wojna światowa. No i ona i później historię od pierwszej wojny światowej raczej znamy w miarę dokładnie, a ten wybieranie członków ciała Chrystusowego, no w zasadzie ono się kończyło z rozpoczęciem pierwszej wojny światowej. I ten oracz, czyli oracz to jest ten, który przewraca porządek społeczny na drugą stronę, tak jak orka. Orka to, co jest na wierzchu ziemi, na powierzchni ziemi, ona obraca i daje pod spód, a to, co było pod spodem, wychodzi na wierzch. A więc taka jest funkcja oracza. I ten oracz zajmuje rzeźbę, czyli on zajmuje miejsce tego, który rozsiewał do tej pory, czyli zachęcał tych wiernych chrześcijan do tego, żeby poznali prawdę, ta czynność zostaje zastąpiona przez z rozsiewającego zboże na oracza. Oracz to ucisk i on już inną funkcję zaczyna spełniać. Natomiast ci, którzy zostali zebrani, oni dojrzewają, rozwijają się i dochodzą do, poddawani zostają próbom, dochodzą do czasu, w którym no, mają szansę być zwycięzcami. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, kto jeszcze? Proszę. Proszę. Ja tak. Tak mi się wydaje, żeby zauważyć, że to, że członkowie Nowickiego statka właśnie zostali popieczętowani przed rozpoczęciem się wojny światowej, miało swój cel taki, że no ten ucisk, który się objawia właśnie przez pierwszą wojnę światową, że tak powiem, wymagał wielkiej wiary w plan Boży, w to, że Pan Bóg opiekuje się tymi osobami, które zostały naznaczone i że i po prostu ta sytuacja też dopomagała w takim rozwoju charakteru tych osób. Właśnie wiedząc, że no właśnie ten plan Boży się wypełnia, że Pan Bóg szczególnie właśnie tymi osobami, które właśnie popieczętował w tamtym czasie. Dziękuję. Kto jeszcze? Dano się nie słychacie. Chętnie mówię. No znaczy ja czekam, czy ktoś jeszcze chciałby, ma jakieś myśli odnośnie tego pytania. Ale jeśli nie, to w takim razie przejdźmy do akapitu drugiego. Tu już chyba sposób szczegółowy już tak jest. Mieliśmy to omówione, w której obecności naszego Pana, nasz Pan w pierwszej kolejności miał zebrać swoją oblubienicę i to czynił.
I to po prostu zazębiało się w sumie razem z uciskiem, który się wzmagał i był powstrzymywany, dopóki nie będzie zgromadzony Kościół. To było w tym samym czasie. I to, no i na to szczególną uwagę zwróciliśmy sobie. Pytanie pierwsze z akapitu drugiego. Przejdźmy do akapitu drugiego. Pytanie brzmi, o czym świadczy względem naszego tematu pierwszy list Tesaloniczan, drugi rozdział, wiersz 19. Odczytajmy sobie ten werset. Pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, wiersz 19. Tu mam przygotowane, poproszę. Proszę. Proszę, bratanią. Czytam z Biblii Gdańskiej, albowiem któraż jest nadzieja nasza, albo radość, albo korona, chluby i zali gniewy przed oblicznością Pana naszego Jezusa Chrystusa w przyjście Jego? Dziękuję. Dziękuję. Współczesna Biblia Gdańska. Co bowiem jest naszą nadzieją, radością albo koroną chluby? Czy nie wy nią jesteście przed naszym Panem Jezusem Chrystusem w czasie Jego przyjścia? Z pewnego względu chciałbym odczytać Biblię Nowego Świata, Proszę. bo co jest naszą nadzieją lub radością lub koroną radosnego uniesienia? Czyż w istocie nie wy przed naszym Panem Jezusem podczas Jego obecności? Właśnie z tego względu odczytałem to, że jedynie ta Biblia Nowego Świata, słowo paruzja tutaj tłumaczy jako obecność, czyli poprawnie, natomiast wszystkie wydania Biblii słowo paruzja tłumaczą jako przyjście, gdzie przyjście to jest moment. Przyszedłem, wchodzę właśnie, no i już jest po, bo już jestem, tak? Natomiast obecność to jest stan, w którym jestem tutaj. I ma to zupełnie inne konotacje związane z stan przyjścia czy stan obecności. Pozornie to jest to samo. No, bo nie jestem obecny, jeżeli nie przyszedłem. No tak, ale obecność to jest stan i dlatego w czasie tej obecności mogę robić to, to, to czy tamto, natomiast w czasie przyjścia to mogę zrobić ewentualnie jedną rzecz, no bo nacisnąć klamkę i zamknąć drzwi na przykład. O. No to już jestem. Dziękuję. Proszę. Dobrze. Tak jak rozważaliśmy, bo kiedyś na początku mieliśmy takie rozważania, że dlaczego w ogóle to słowo jest tłumaczone jako przyjście. No bo tam ona jest troszeczkę blisko nasze do tego przyjścia, ale zbliżać się, przybliżać, tak i tak dalej. Są specjalne słowa greckie, które mają te znaczenia. Natomiast słowo paruzja, tak jak zobaczyliśmy, nawet były takie wersety, w których nie byli w stanie uniknąć tego, że chodzi o obecność. Tak, no bo wyszły, bo im masło maślane, że Paweł mówi gdzieś tam do nich, Tak, że podczas tego, jak do was przyjdę, to będę z wami przyjdę, tak? Będę z wami obecny. w jednym przypadku zdecydowali się na użycie słowa obecność, ale w wszystkich pozostałych to przejście. Z powodu, że tak powiem, nauk wyznaniowych. Ale tutaj otwieram Biblię Stronga, czyli Konkordancja Stronga, ten właśnie werset. Po angielsku, bo po angielsku, ale jak wiemy, sobie radzimy. Na końcu jest słowo właśnie paruzja. Parousia. Tak? Parousia. Dokładnie, czyli paruzja. Czyli widać, że w tym wersecie jest słowo paruzja.
I tak, tak w ogóle to ten werset wydaje się nie mieć wiele wspólnego z tym, o czym mówimy, prawda? Że taki, on jest taki ciężki do zrozumienia, po co on w ogóle tutaj jest. No ale spokojnie będziemy rozważać, się okaże, że no ma tutaj swoje Miejsce. miejsce i znaczenie. Uzasadnienie. Tak, także na razie dziękuję. Jak jeszcze ktoś chciałby coś powiedzieć? Pod punkt A. Zdanie pierwszego. Jakiej funkcji urzędzie w tym wersecie występuje Paweł? Proszę podnieść. Proszę. Proszę, Brataniu. No tutaj rozumiem, że Paweł występuje w roli takiego obserwatora, rzecznika, czy przedstawiciela może tej klasy Chrystusa, który w czasie, kiedy ona zaczynała swój byt, on mówi o niej jako o funkcji skończonej, ponieważ, jak wiemy, apostoł Paweł, no, do czego się sam przyznaje, miał widzenia, w których on widział te rzeczy, które wtedy się za jego życia się rozpoczynały, jako rzeczy skończone. Czyli jak będą wyglądały po dobiegnięciu do swojego końca. Bóg mu to objawił, ponieważ Bóg ma taką moc i jeżeli widział, że apostołowi Pawłowi będzie to potrzebne, to on mu to objawił, jak to będzie wyglądało na samym końcu. I dzięki temu apostoł Paweł dzieli się z nami pewnymi uwagami na ten temat. Dziękuję. Proszę. Proszę, brat Gabriel, teraz. Siostra Halinka była pierwsza. Aha, to przepraszam. Tak, tutaj brat autor nam podaje, że apostoł Paweł, jako ten wybitny apostoł, określa klasę Kościoła już jako zdobywców korony i mówi o nich, że są nadzieją, są chlubą, czyli tak jakby awansem już wcześniej, zanim ten kościół został skompletowany, zanim otrzymał nagrodę, już o nich pisał jako korona chluby, czyli jakby przewidywał, że będą tą jedyną klasą, która będzie stanowiła członków tej klasy najwierniejszych, najwspanialszych i będą stanowili ciało Jezusa i będą mieli moc i władzę, aby z Nim być i współpracować. Nawet jeśli chodzi o okres przyszły, a więc doprowadzania ludzkości do doskonałości, no i inne prace. Dziękuję. Proszę. Tak, no więc tutaj jest w ogóle ciekawa sprawa, bo tak czytając sobie też z kontekstem i tak dalej, to troszeczkę wygląda tak, że apostoł Paweł mówi tutaj w liczbie mnogiej, bo mówi o sobie, swoim towarzyszu, tak, i tak dalej, że chcieli przyjść tutaj, początek wersetu, że chcieli przyjść, doznaliśmy cierpień i tak dalej. No, próbowaliśmy do was przyjść, ale zostaliśmy
zawróceni i tak dalej, ale chcieliśmy do was przyjść. Tylko że z pewnego powodu apostoł Paweł właśnie dodaje o tym, że to ma mieć miejsce w czasie jego przyjścia. Tak? Więc apostoł Paweł był osobą, która, tak jak już było powiedziane, miała pewne większe zrozumienie, ale oprócz tego posługiwała się bardzo często też językiem takim, którym łączył antytypy, tak, i tak dalej, z tym, co normalne. Z językiem literalnym, o, tak to ujmę. I na przykład werset 17 jest bardzo ciekawy też. My zaś, bracia, rozłączeni z wami na krótko ciałem, ale nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się was zobaczyć, tak? No tak. Rozłączeni ciałem. A trzeba pamiętać, że oni stanowią jedno ciało. Bo cały Kościół stanowi jedno ciało. Więc nie dziwne, że oni chcieli być ze sobą razem, tak? Mieć ze sobą społeczność, zarówno duchową, no jak i w miarę możliwości fizyczną. Tak? My też teraz jesteśmy rozłączeni ciałem, ale Zoom nas, że tak powiem, łączy. Ale połączeni Zoomem. Połączeni Zoomem. Ale nie sercem, prawda? Nie jesteśmy rozłączeni sercem i tak dalej. No i my akurat się możemy zobaczyć na długie dystanse, oni niekoniecznie, prawda? W każdym razie tutaj apostoł mówi do nich, cały bowiem jest naszą nadzieją, radością wokoło chluby. I teraz, czy nie wy nią jesteście przed naszym Panem Jezusem Chrystusem w czasie Jego przyjścia? Czy w czasie Jego przyjścia apostoł miał żyć? No nie. No niekoniecznie, chyba żeby się tak zdarzyło. No ale on był dość mocno świadomy, że to nie będzie za jego życia, prawda? Bo w innym miejscu tłumaczy, że najpierw musi przyjść ten antychryst i tak dalej, musi się stać to, tamto, siamto, owamto. Dlatego Paweł był świadomy, że to nie będzie szybko i tak dalej. Więc jak do nich mówi, to widać, że on tutaj zaczyna mówić z punktu widzenia całego Kościoła, tych innych, którzy też są częścią tego ciała Chrystusowego i nagle zaczyna do nich mówić o czasie jego przyjścia. Czyli obecności. Obecności, dokładnie. Tak. Czy nie wy nią jesteście? I nagle do nich zaczyna mówić, że wy, którzy jesteście w zborze w Tesalonice, to też jesteście tą koroną chwały, ale można to przełożyć też na wszystkich innych braci, którzy będą tam. To jeszcze za chwileczkę będziemy w kolejnych pytaniach bardziej na to zwracać uwagę, ale on tutaj wchodzi w rolę takiego rzecznika, tych wszystkich, dla których oni będą tą nadzieją, radością i tak dalej. Ale nawet niekoniecznie dla absolutnie wszystkich członków tego ciała, tylko dla nauczycieli spośród tego ciała. Tak? Bo no, to będziemy w kolejnych pytaniach jeszcze rozważać. Dziękuję. Pytanie kolejne. Na co on tu zwraca uwagę? Czyli apostoł Paweł, na co zwraca uwagę? Proszę powiedzieć. Nie było słychać? Nie, było słychać, było. Było słychać, tak? Dobrze, bo ja tutaj myślałem, że nie słychać. Dobrze. Dobrze. To proszę. Proszę, brat Gabriel. Proszę. No więc, tak jak już powiedzieliśmy, że apostoł Paweł robi tutaj pewne, pewne takie zauważenia i mówi o tym, że będzie to w czasie jego przyjścia i zwraca uwagę, że oni są nadzieją, radością, koroną chluby, tak? Więc pytanie, dlaczego on robi takie tutaj informacje? A później w wersecie 20 mówi,
Wy jesteście naszą chwałą i radością. Czemu oni są tą nadzieją? Na co mieli nadzieję? Na to, żeby stać się ciałem Chrystusa, prawda? Wy jesteście naszą nadzieją, że członkowie Chrystusa, tego ciała Chrystusowego, zostaną uzupełnieni. Tak? I wy jesteście naszą nadzieją na to. Między innymi, że będziecie członkami tego ciała Chrystusa. I pozostali też ci, którzy w przyszłości będą w ten sposób robieni, wybierani i tak dalej. I zbierani. Są naszą nadzieją, ale nie pewnością, bo niestety, ale na jednego członka kościoła, tak, malutkiego statka, który zachował koronę, było wielu takich, którzy tą koronę trzymali tylko przez pewien czas, a później ją tracili. Tak, i poza tym, no, mieli nadzieję też na zwycięstwo i tak dalej. Radością podobnie i koroną chluby, tak. Zobaczcie, słowo koroną chluby jest bardzo ciekawe, prawda, że jesteście ukoronowaniem naszych wysiłków, prawda? Naszych nadziei. Naszych nadziei, naszego tego, czym możemy się szczycić. Tak? Bo Pan Bóg szczyci się na przykład Panem Jezusem, prawda? Szczyci się aniołami, szczyci się wszystkim, co jest doskonałe w Jego stworzeniu i tak dalej. A tutaj, ale przede wszystkim Pan Bóg szczyci się Panem Jezusem, tak? Jego postanowił nad wszystkim i tak dalej. A członkowie kościoła i ci nauczyciele w kościele, kogo zbierali? Każdego, kto się chciał poświęcić Bogu, prawda? Albo każdego, kto się chciał zbliżyć do Boga. Albo każdego, kto chciał słuchać. Dokładnie. Czyli generalnie, tak na dobrą sprawę, wiemy, że w czasie wieku Ewangelii rozwijały się klasy totalnie obojętnych, tak? Klasa tak zwanego obozu, tak, czyli nominalnych, że oni są gdzieś tam, słyszeli coś o Jezusie i tak dalej, no ale to tam ich to mało interesowało. Rozwijała się klasa usprawiedliwionych z wiary, czyli tych, którzy pokutowali i przychodzili do Jezusa i otrzymywali w ten sposób pokój z Bogiem. No i rozwijała się klasa Chrystusa, która składała się z dwóch części, czyli tych, którzy zachowywali koronę, i tych, którzy te korony tracili. No ale ci, którzy są tą koroną chluby, tym ukoronowaniem, to są ci, o których apostoł Paweł mówi, że oni byli zwycięzcami, tymi hiperzwycięzcami, tak? Czyli więcej niż zwycięzcami. Jak można być więcej niż zwycięzcą? Zwycięzca to ten, kto zakończył życie inaczej. To ten, który no zdobył pewną nagrodę, tak? A zdobywali nagrodę tego życia i tak dalej nawet członkowie wielkiej kompanii. Tak? Kończyli swoje życie zwycięsko dlatego, że nie tracili prawa do życia takiego tego, tylko oczyścili się, wybielili swoje szaty, krwi barankowe i tak dalej, i dzięki temu zachowywali swoje życie. Ale byli więcej niż zwycięzcy też, czy ci, którzy nigdy nie potrzebowali takiej części, ponieważ oni swojej korony nie utracili. Dlatego objawienie 2:10 mówiło, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Czyli gdy tylko się orientowali, że grzeszyli, natychmiast pokutowali. Nie było momentu, w którym oni trwali w grzechu, postępowali i się zatwardzali. Takiego, w którym oni tracili ten przywilej. Tylko w momencie, w którym się dowiadywali, że zgrzeszyli, natychmiast pokutowali, porzucali to co robili. I takich było tak mało na przeciągu wszystkich narodów i wszystkich czasów, że ich wybieranie musiało trwać aż tyle, ile trwało, tak? Prawie 2000 lat. Więc tyle to trwało. I dlatego też swoją drogą oni są też koroną. Drogocenną częścią, tak, tych wszystkich, którzy są. No więc zwraca na nią tutaj też apostoł uwagę, że oni wszyscy są tu koroną chluby w czasie jego przyjścia, tak, dla nich.
I reszta w następnych pytaniach. Dziękuję. Proszę bardzo. No tak. W zasadzie Gabriel już powiedział większość rzeczy, myślę, z tych, które należało powiedzieć. Ale znaczy w międzyczasie, jak Gabriel mówi, to kilka rzeczy mi przyszło do głowy, bo to jest tak, że jak jeden mówi, to drugi myśli o tym, co on mówi. I, no i rozwijają się różne wątki uboczne. No i Gabriel się opowiadał tutaj na przykład o tym obozie, tak? Jak to w obozie było, że ci najmniej tacy aktywni w tym, no to byli ci tymi obozownikami, czy obozowcami, czy tymi, którzy byli w obozie. No w obozie wiadomo był cały Izrael, jak oczywiście odnoszę się tutaj do obrazu przybytku i w tym obozie był cały Izrael. To, no oni tam byli tak wierzący generalnie, nie? No ale z kim oni się kontrastowali? No skontrastowali się z tymi, którzy byli poza obozem. Poza obozem byli niewierzący, byli ci wszyscy poganie. I ci w obozie to mówili, no my jesteśmy tymi właśnie, to nas tutaj Bóg w szczególny sposób błogosławi, bo tamci to proszę, tam poza obozem, to no, oni nawet tam w różne gusła wierzą i nawet w ogóle nie tego naszego Boga nie honorują. O, właśnie Gabriel tu pokazał obraz przybytku i no i tu właśnie ci obozownicy to są mieszkańcy tych namiotów koło tego przybytku. Ale wśród Izraelitów byli przecież lewici. No, lewitami to byli ci, którzy chodzili po dziedzińcu i tam różne czynności sprawowali, pomagali kapłanom przygotowywać ofiary, byli aktywni żeby można było tam składać te ofiary, przynosili wodę, opał i tak dalej. No tak, ale byli kapłani. Kapłani byli tymi, którzy wchodzili do świątnicy. No i w tej świątnicy najróżniejsze rzeczy, znaczy te ofiary tam składali. A więc widzimy tu różne klasy, różne stopnie wierności podane w różnych światach. Te różne stopnie wierności, każda klasa miała swój udział w tym nabożeństwie, z tym, że no, generalnie tym obozownikom wydawało się, że oni są tymi najlepszymi, którzy służą Bogu. No a jeżeli ktoś okazywał się innym, że on w inny sposób chce służyć Bogu niż ci obozownicy, no więc stawał się dla nich co najmniej podejrzanym, albo wrogim, albo takim, którego trzeba było w jakiś sposób się pozbyć. I to są właśnie, to byli, no w tym obrazie widzimy, że ten pobyt w obozie niekoniecznie był taką
rzeczą szczytną dla tych uczestników, chociaż według opinii tych uczestników oni byli jak najbardziej zaszczyceni wszelkimi przywilejami. Dziękuję. Jeszcze ktoś do pytania? Nie. Dalej nie. To może jeszcze rozważne pytanie C. O czym świadczy kolejność widzenia umarłych względem tego tematu? Pierwszy do Tesaloniczan, bardzo rozdział, od 13 do 18 wersetu, czytajmy. Tak, czwarty rozdział 13 do 17. Poproszę. A nie chcę, bracia, abyście widzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iż byście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadziei nie mają. Albowiem jeśli wierzymy, iż Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z Nim. Bo to wam powiadamy słowem Pańskim, że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy onych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomali w Chrystusie powstaną najpierw. Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi, zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Pana, Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. Dziękuję. Proszę o pytania. Proszę. No więc warto zauważyć tutaj, że to jest ten sam list, prawda? I tutaj Paweł mówi, że wy jesteście naszą nadzieją, tak? Co bowiem jest naszą nadzieją, radością i koroną chluby? A no wy. I w tym wersecie, tutaj jest mowa też, zobaczcie, werset 13, żebyście się nie smucili jako drudzy, którzy nadziei nie mają. A my nadzieję mamy, wy jesteście tą nadzieją, tak? I w związku z tym, jeśli wierzymy, iż Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie wraz z Nim, tak? Czyli jeszcze raz. W tym wersecie z 19 rozdziału mówi Paweł, że wy jesteście naszą nadzieją i tak dalej, tak? A w tym wersecie z 4 rozdziału, czyli to jest dalej ten list, tylko ze dwie strony dalej pisze, żebyście się nie smucili jako ci, którzy nadziei nie mają. Bo wy jesteście naszą nadzieją, tak? Że Jezus umarł i zmartwychwstał, taki Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie wraz z Nim. Czyli podczas tej obecności, tak, powrotu Jezusa, Pan Bóg sprawi, że ta nadzieja się ziści. Tak? I dalej tłumaczy, że my, którzy pozostaniemy żywi do tej obecności, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli, tak? Nie będziemy wcześniej w niebie niż oni. Bo gdy Pan powróci, to ci, którzy pomarli, powstaną najpierw, tak? Czyli będzie to tak zwane pierwsze zmartwychwstanie. Po tym, jak Pan Jezus powróci, to ma nastąpić pierwsze zmartwychwstanie. A my ich nie wyprzedzimy. Że my, którzy żywi będziemy wtedy, ich nie wyprzedzimy. Czyli oni już będą w niebie, a my ciągle jeszcze na ziemi do pewnego czasu. Tak? Do jakiego czasu? Ano do czasu, kiedy skończy się ich służba. A poprzednie te części, które rozważaliśmy, była mowa, że oni są jeszcze, już ucisk zaczyna szaleć, a oni są w tym momencie dopiero zapieczętowani, tak? Niektórzy z nich, ostatni członkowie, którzy brakują do dopełnienia tej liczby, są jeszcze na ziemi, jak ucisk zaczyna być. No więc tutaj na to
na te rzeczy właśnie zwraca uwagę, że ta kolejność to jest dość istotna, że ten werset mówi o tym, że wy jesteście radością naszą, tak? Ten pierwszy Tesaloniczan 2:19 w czasie jego przyjścia. Wszystkich tych nauczycieli. A czy wszyscy nauczyciele zostali zabrani wcześniej? Że w trakcie powrotu Pana Jezusa nie. To już nie było żadnych nauczycieli? No byli, prawda? Chociażby mieli być ci nauczyciele, którzy głosili to, że Pan Jezus powrócił, prawda? Przynajmniej oni. A jeszcze potem, ile czasu trzeba było, że tak powiem, wziąć i się rozwijać? Bo ta informacja też była powołaniem, pociąganiem, tak? Z tym. Czyli już po tym, jak nastąpiło to pierwsze zmartwychwstanie, mieli być nauczyciele, którzy ciągle jeszcze gromadzili tą część, tą ostatnią część tych osób. A teraz dla nich wszystkich oni mieli być nadzieją i tak dalej. Ale to już następne pytanie, także dziękuję. Dziękuję. Proszę, proszę. Proszę. Proszę, bratrzanią. Przyszła mi w międzyczasie taka myśl. Odnośnie tego, co przed chwilą rozważaliśmy, tego oracza, który zajmuje żeńce. Kto to był żeńca? No ten, który tam ścinał, żniwiarz, tak? Który ścinał te kłosy. Sierpem prawdy. No i teraz, jakie dzieła są na to? Ano, boski plan wieku. To jest dzieło, które dawało im ten sierp do zbierania tych kłosów. Następnie drugi tom. Nadszedł czas. I trzeci, przyjdź królestwo twoje. To są te dzieła, które to są te narzędzia żniwa, tak? Ale już czwarty tom, walka Armagedonu, to już jest oracz. To już jest narzędzie dla oracza. To już jest prawda dla oracza. I widzimy tutaj, że pierwsze trzy wydania pastora Russella to były nauki dla żniwiarza, natomiast czwarty to już były nauki dla oracza. Dziękuję. Jeszcze proszę. Proszę. Także rozumiem, że te wersety nam mówią o tym, że najpierw mieli być wzbudzeni, czyli znaleźć się razem z naszym Panem w niebie ci, którzy już wcześniej zasnęli, a następnie, czyli Pan nie wzbudzał wszystkich naraz, tak? Tylko najpierw właśnie mieli zostać wzbudzeni ci, którzy no właśnie już wcześniej zasnęli, a następnie mieli czekać na swoje zmartwychwstanie ci, którzy no jeszcze w tym czasie, znaczy, że mieli się znaleźć z Panem, ci, którzy mieli popieczętowane w tym czasie czoła, ale no jeszcze w tym czasie, że tak powiem, ich charaktery były poddawane próbie, żyli w czasie ucisku.
I oni właśnie czekali na ten czas pochwycenia w obłokach, wtedy, kiedy właśnie Pan uznał za stosowne, żeby to się wydarzyło. Dobrze, więc widzimy tutaj, że kolejność zbudzania umarłych o której mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, no, świadczy o tym, że apostoł tutaj w ogóle w tym liście mówił o kościele, który miał być rozwinięty całym okresie wieku Ewangelii. Czyli nie tylko zwracał się do tych swoich słuchaczy, którzy go słuchali, ale i też mówił o tych, którzy będą zrzęci we której obecności naszego Pana, czyli miał świadomość dość długiego okresu czasu, zanim Kościół będzie całkiem skompletowany. I dlatego właśnie mówił o tej kolejności zbudzania, tak, że w czasie, w której obecności naszego Pana mieli być powoływani pozostali członkowie Kościoła do nieba, okamgnieni, czyli po prostu wtedy, kiedy już osiągnęli zwycięstwo, to wraz ze śmiercią ciała byli wzbudzani bezpośrednio po okamgnieniu do nieba, do pozostałych członków Kościoła. Więc to był dość duży okres czasu, od czasów apostolskich. Kościół miał się rozwijać i być zrzęty aż właśnie we której obecności. I o tym mowa jest, tutaj apostoł Paweł o tym mówi, że to miało się odbyć właśnie na początku drugiej obecności naszego Pana. I na tym byśmy zakończyli. Żebyśmy jeszcze żebyśmy dokończyli ten taki mini akapit. D. No tak, bo tutaj już jest drugie pytanie. Tak, dobrze. No to jeszcze D. O czym świadczy posiadanie przez nich tego przywileju w czasie jego obecności? Proszę o podniesienie. Proszę. Proszę o podniesienie. Proszę. No więc to jest tutaj kolejna sprawa, ale to cały czas już o tym mówiliśmy, że żeby oni mieli tą radość, czyli, prawda? Ja może tutaj zostawię jeszcze raz na ekranie te słowa, że co jest naszą radością, naszą nauczycieli, tak, tego ciała Chrystusa. No, ci, którzy ją, ci, którzy zostali pozyskani przez, no, przez prawdę i tak dalej, żeby stać się tą koroną chluby. No więc co jest naszą radością? No właśnie oni. No ale teraz, jeżeli to ma być w czasie tego, jego przyjścia i obecności, no to ci członkowie, którzy by nie mieli tego, no to by nie mieli tej radości, prawda? Byliby pozbawieni tej radości. Więc musieli ją mieć, czyli
innymi słowy, żeby się cieszyć tym przywilejem ze wszystkimi innymi, którzy mieli ten przywilej, no to musieli, no to ta faza tej obecności musi zahaczać i na czas paruzji, i na czas epifanii tak zwanym, tak? Czyli ucisku, i na czas rzęcia, i na czas także ucisku. I tutaj jest to dodatkowo podkreślone w tych słowach z 1 Tesaloniczan 4 rozdziału, czyli ciąg dalszy, gdzie apostoł o tym pisze, bo mówi, że my żywi, którzy pozostaniemy, czyli my członkowie tego ciała Chrystusa, którzy będziemy jeszcze na ziemi, tak, po tych, którzy już zasnęli i zmartwychwstali, to razem z nim będziemy zabrani, ale zobaczmy kiedy, zabrani w obłokach, tak, pochwyceni w obłokach. A my już o tym rozważaliśmy, ale żeby tak przypomnieć sobie i żeby nie było, co to są za obłoki, w czasie których? To są chmury ucisku, tak? To jest proroctwo Sofoniasza, rozdział 1, werset 15, że dzień gniewu będzie tym dniem, dniem utrapienia i ucisku, dniem zamieszania i spustoszenia, dzień ciemności, mroku, dzień obłoku i chmury, tak? Dniem obłoku i gęstych chmur. I to są te obłoki ucisku właśnie, czyli widać, że oni jeszcze mieli być w czasie ucisku, w czasie, kiedy będzie ten obłok, prawda? No a jeżeli są w czasie obłoku, no to paruzja, czyli zbieranie już było, a obłoki, ten dzień ucisku był powstrzymywany, dopóki oni nie są zapieczętowani. I apostoł mówi o tym okresie jako o paruzji. Więc widać, że słowo paruzja nie dotyczy tylko samego tego okresu zbierania ich, ale także czasu, kiedy są te obłoki, kiedy jest ten ucisk. Więc zahacza o dłuższą część. Więc widać, że słowo paruzja ma nie tylko to wąskie znaczenie zbierania, ale także w niektórych wersetach ma znaczenie i tego okresu rzędzia, i tego okresu ucisku. Kiedy to oni są te obłoki i tak dalej, i oni w tych obłokach ucisku są zabierani. Więc widać, że ten tekst, chociaż na początku tak w ogóle się wydało do niczego tutaj o niczym nie świadczący, okazuje się, że rzeczywiście pokazuje, że ten termin paruzja ma znaczenie nie tylko tego okresu rzęcia, ale rzęcia i ucisku, czyli tego całego żniwa, tego właśnie i paruzji, i epifanii w tym takim swoim dłuższym znaczeniu. No i to jest dosyć ciekawe, bo wyjaśnia zakres znaczenia tego wersa, tego słowa. Dziękuję. Proszę. Proszę bardzo. Znaczy tak. Odnośnie tego, co tu o tym Gabriel wspominał, to no bo może przychodzić takie pytanie nam do głowy. No jak, to przecież chrześcijaństwo to są miliony, jeżeli nie miliardy ludzi. No i teraz to dlaczego dla nas to jest problemem i my widzimy tutaj te rzeczy, a chrześcijaństwo nie widzi. Generalnie chrześcijaństwo w swojej głównym nurcie, w swojej masie głównej, nie widzi tych rzeczy. Być może dlatego, że powrót naszego Pana, czy obecność naszego Pana jest tłumaczona tutaj wszystko jako na przyjście. A dlaczego na przyjście? No bo to ma być Dzień Pański. Dzień Pański. A dzień, no to wiadomo, no to 24 godziny i po dniu, tak? No tylko, że jest taki problem, że apostoł Piotr w swoim drugim liście mówi, że dzień u Boga jest jako 1000 lat, a 1000 lat jako jeden dzień. I teraz to ile ma trwać ten jeden dzień? 24 godziny
czy też 1000 lat. Jeżeli 24 godziny, to nasze rozważania są, że tak powiem, po próżnictwo. Bo na czym to się zastanawiać? Jakie etapy mogą być w ciągu jednego dnia? No jest rano, południe i wieczór. I to później noc, tak? Natomiast jeżeli ten okres ma trwać 1000 lat, no to w ciągu 1000 lat mogą być rzeczywiście różne okresy. I raczej jest rzeczą oczywistą, że będą różne okresy, i które będą miały do spełnienia różne funkcje. No i wtedy, jeżeli w ciągu tego 1000 lat jest jakiś czas, jakieś są lata przeznaczone na kiewanie prawdy, tego tej pszenicy, oddzielanie od konkolu, następnie na palenie tego konkolu, czyli na ten ucisk, no i na różne inne rzeczy, które są zawarte w planie tego tysiącletniego dnia. No tylko, że to tysiącletni dzień. No tylko, że ten dzień może trwać 1000 lat. No jeżeli ktoś się uprze i powie, zaraz, do dzień to jest dzień i wiemy ile, kiedy się zaczyna i kiedy się kończy. No tak, tylko że apostoł Piotr to napisał też pod natchnieniem od Boga, tak jak i każdy inny autor każdej księgi biblijnej. I jego słowa, że dzień u Boga jest jako 1000 lat, no, ma swoje znaczenie, ma swoją wartość. Jeżeli się z tym pogodzimy, no więc zaczyna nam się zmieniać obraz rzeczy i zaczynają nam się zmieniać problemy. Dziękuję. Proszę. Proszę bardzo. I tak w ogóle, to niektórzy mogą powiedzieć, no przecież już jest ile? No prawie 140 lat w tej której obecności, nie? Ale jak się podzieli 1000 lat przez 12 albo przez 24 godziny, nie? To nagle się okazuje, że to gdzieś jest, no załóżmy na to, że od północy patrząc, nie? To która to jest godzina rano? To jeszcze dla całego świata jest ciemno, nie? No tak, tak, to jeszcze jest. A jeszcze ten fałszywy cisk i tak dalej, także bardzo spokojnie. To jest początkowa część tego dnia. A tak, no zresztą te rozważania, że Pan Jezus przychodzi i ma usunąć mocarza, tak? Pierwszą rzeczą, jaką robi, to jest usunięcie mocarza, żeby nie przeszkadzał. To dopiero wtedy ten jego dom rozgrabi, tutaj jest tak to tłumaczone. Czyli jak Pan Jezus przychodzi, to nie przychodzi na gotowe, tylko jest szatan, którego trzeba usunąć. A szatan się bardzo mocno trzyma, przecież okopał się przez tyle lat na wszystkich instytucjach i tak dalej. No i teraz trzeba mu pozabierać, prawda? I trzeba ludzi uwolnić. Trzeba ludziom pokazać, że mają jakieś prawa, tak? Chłopi byli wszyscy pańszczyzny, tak? Albo niewolnicy. Skończyło się w sporej części niewolnictwo, przynajmniej oficjalnie, prawda? Ludzie zyskują swoje prawa, takie, śmakie, owakie, różne opcje mniejszościowe zaczynają mieć swoje prawa, swoje reprezentacje, domagają się głośno tych praw. To przywracanie wolności to jest właśnie działania Pana Jezusa, żeby pokazać ludziom, że wy macie jakieś prawo. No i tak dalej, o różnych zakresach życia można pokazywać. Ale w każdym razie, im więcej praw mają ludzie, tym mniej kontroli nad nimi ma szatan, prawda? Bo już nie może ich trzymać w ryzach tak jak chce. Są media takie, śmakie, owakie, już jedna opcja nie da rady. Już nie ma powrotu do tego, że będzie tylko pojedyncza opcja. Są jeszcze kraje, gdzie takie rzeczy są, albo są próbowane po raz kolejny wziąć w karbo. Ale powoli to się przestaje udawać. Się rozłazi w szwach wszystko. Dziękuję. Dziękuję.
Ja jeszcze chciałem cokolwiek dodać do tego. Albo nie, to innym razem. Dziękuję. Jeszcze tam jakieś myśli? Jeśli nie, to na tym zakończymy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.